Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Tajemnica Najświętszego Oblicza, odcinek trzeci. Przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maria zostanie poznana i objawiona, aby dzięki niej Jezus Chrystus został poznany, umiłowany, aby wiernie Mu służono. To mówi święty Ludwik de Montfort w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Według moich obserwacji historię Kościoła można podsumować, dzieląc ją na cztery okresy, z których każdy kładzie nacisk na konkretny temat nauczania duchowego. Każdy z nich obejmuje około 500 lat. Pierwszy to epoka apostołów, która podkreślała boską naturę Jezusa. Drugi to epoka ojców Kościoła, która akcentowała jedność Kościoła. Trzeci to epoka scholastyków, która wskazywała na konieczność przezwyciężenia ducha rewolucji i kontestacji Boga za pomocą cnót zarówno naturalnych, jak i nadprzyrodzonych. Czwarty to epoka Najświętszej Maryi Panny, skarbca boskiego macierzyństwa oraz cnoty heroicznej pokory i świętej niewoli wobec niej. Ona pragnęła pozostać w ukryciu, aby jej Syn Jezus mógł być bardziej znany za swojego życia. Modlitwą przekonawszy boski majestat, pozostała ukryta, niczym źródło zapieczętowane. Była mało znana aż do czasów ostatnich, kiedy Bóg, który jest Bogiem sprawiedliwym i dającym każdemu to, co mu się należy, ujawnił chwałę Najświętszej Maryi Panny. Wielcy Maryjni święci, papieże i słudzy Boży, tacy jak papież, święty Pius V, święty Ludwik Maria de Montfort, święty Alfons Liguori, błogosławiony papież Pius IX oraz święty Antoni Maria Claret, święta Hyacynta, święty Franciszek, święty Maksymilian Kolbe oraz służebnica Boża siostra Łucja, by wymienić tylko kilkoro, przyczynili się do tego, że Maria stała się bardziej znana, ponieważ wielu z nich dobrowolnie się jej poświęciło, oddając się w niewolę jej niepokalanego serca. A ponieważ ten ruch maryjny rozwija się już od wieków, zaczynam się zastanawiać, jaki będzie następny etap, pod warunkiem wszakże, że światu został jeszcze jakiś czas. Odkąd Maryja stała się bardziej znana, jej największym dziełem, dzięki jej wstawiennictwu, jest uzyskanie dla nas większej miłości jej Syna Jezusa. Widziałem, jak różaniec i całkowite oddanie się Maryi sprawiały, że wiele dusz zaczynało stawiać sobie pytania: co mogę jeszcze zrobić? Co mam czynić? Wierzę, że to Matka Boża wskazuje swoim dzieciom Najświętsze Oblicze Jezusa. W epoce Maryi francuska szkoła duchowości podkreślała nasz powrót do Boga poprzez duchowe dziecięctwo na przykładzie i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny. Jeśli staniemy się uczniami Maryi według tej szkoły, lepsze jej poznanie będzie koniecznym warunkiem dogłębnego poznania Jezusa Chrystusa. Pod wpływem francuskiej szkoły dzieciństwo duchowe świętej Teresy z Lisieux było naśladowaniem przykładu Maryi. Od niej przejęła głębokie nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Jezusa, przybierając imię zakonne Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Ta szkoła uczy nas również dobrze przeżywać całkowite oddanie się niepokalanemu sercu Maryi poprzez poświęcenie się Najświętszemu Różańcowi.
być może dzięki pełni przeżywania całkowitego oddania się Maryi i głębokiej modlitwie różańcowej Maryja skłania duszę do poszukiwania Jego oblicza, tak jak skłoniła do tego świętą Teresę. Im bardziej kochamy Najświętszą Maryję Pannę, tym bardziej będzie się ona wstawiać, aby uzyskać dla nas łaskę większego umiłowania Jezusa Chrystusa i pozostawania w Jego Kościele. To za jej pośrednictwem został nam dany Odkupiciel. To przez nią będzie nam udzielona łaska, ponieważ jest ona pośredniczką wszelkich łask. Ale to wymaga od nas pozostawania w jedności z Kościołem widzialnym, ponieważ łaska przepływa przez naszą Matkę Pośredniczkę do namiestnika Chrystusa Ojca Świętego, a od Niego do naszych biskupów i kapłanów. Jaki jest owoc tego łańcucha łaski, tego łańcucha posłuszeństwa? Czy nie jest to owoc drzewa życia, jako że drzewo życia nie było już dostępne w ogrodzie Eden z powodu nieposłuszeństwa? Aniołowie strzegli bram do ogrodu ognistymi mieczami. Nowym drzewem życia jest Chrystus, ten posłuszny do końca, który zawisł na krzyżu. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, skrywa życie wieczne. Ale tak wielu nie jest pokornych, ani tak posłusznych jak Maryja, przez co odrzucają komunię świętą, pokarm nieśmiertelności i zabezpieczenie przed grzechem śmiertelnym. Czy jesteśmy w samym środku zapowiedzianego wielkiego odstępstwa? Jeśli tak, to co możemy uczynić? Wiadomo, musimy się stać naśladowcami Najświętszej Maryi Panny, ponieważ na koniec jej niepokalane serce zatriumfuje. Aby włączyć się w ten wielki triumf, który zapowiedziała Fatimie, musimy zapragnąć lepszego poznania Królestwa Najświętszej Dziewicy, które ukazuje się dzięki zawierzeniu i świętej niewoli dla niej. To zawierzenie i niewola ma nam pomóc w bardziej pobożnym przyjmowaniu Komunii Świętej i uchronić nas od nieposłuszeństwa, które prowadzi do apostazji. Całkowite oddanie się w niewolę Maryi pomaga nam w kontemplacji Najświętszego Oblicza Pana Jezusa tak, jak ona to czyniła w czasie Jego narodzin, życia, śmierci, zmartwychwstania i w niepowstąpienia. Jaki związek obecna apostazja ma z nabożeństwem do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa? Błogosławiony papież Pius IX powiedział: wynagradzanie jest dziełem przeznaczonym dla ratowania społeczeństwa. Jezus powiedział siostrze Marii od świętego Piotra, że narzędziem, którego nasz Pan użyje dla ukarania świata, nie będą żywioły, tylko złość ludzka. Jak zobaczymy w następnych rozdziałach, gniew Boga budzi bałwochwalstwo, bezbożność i bluźnierstwo. Bóg każe świat głównie z powodu grzechów przeciwko trzem pierwszym przykazaniom. Czasami Bóg każe za pomocą żywiołów. Możemy tu wymienić potop, szarańczę czy trzęsienia ziemi, ale czasem Bóg każe, wykorzystując rewolucjonistów, jak to opisano w rozdziale 26 Księgi Kapłańskiej. W tym samym rozdziale Bóg obiecuje wiele łask tym, którzy będą przestrzegać Jego przykazań. Jedna z tych obietnic wskazuje: pięciu waszych będzie ścigać całą setkę, a setka waszych 10 000 nieprzyjaciół. Wasi wrogowie padną przed wami pod mieczem, a ponieważ ścieżki Boga są niezbadane, czasem zabiera życie grzesznikowi, a kiedy indziej zapewnia mu nawrócenie. Ale w przekazach dotyczących Najświętszego Oblicza Pana Jezusa bardziej ceniony jest jeden efekt ostateczny,
ponad śmierć grzesznika Jezus przedkłada jego nawrócenie. Prosimy Boga o śmierć szczęśliwą, mówiąc za królem Dawidem: niech dni jego będą nieliczne, niech kto inny zajmie jego urząd, by utorować drogę do triumfu Kościoła i niepokalanego serca Maryi. Ramiona moich wrogów zadają śmierć, ale moje przywracają życie. A zatem, cóż możemy uczynić? Możemy pozostawać w stanie łaski uświęcającej i przestrzegać przykazań, aby móc się zaangażować w mistyczną walkę między ludźmi dobrej woli a komunistami, wolnomyślicielami, anarchistami i rewolucjonistami. Plan walki z takimi ludźmi znajduje się w nabożeństwie do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, objawionym siostrze Marii od świętego Piotra przez niego samego. To oblicze, które teraz oglądacie, kochani moi, jest zgodnie z tradycją wizerunkiem Najświętszego Oblicza Jezusa i pochodzi z chusty Weroniki. Chusta ta jest przechowywana w bazylice świętego Piotra. Uwielbiajmy to Najświętsze Oblicze i prośmy Boga o zmiłowanie i umiejętność wynagradzania za grzechy wszystkich ludzi, nie tylko naszych własnych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.